Sekretarz generalny Międzynarodowego Biura Wystaw gości w Łodzi od wczoraj. Przy okazji wizyty zwiedzał te wciąż rewitalizowane i już zrewitalizowane łódzkie obiekty, między innymi elektrownię EC1. I have discovered a progressive city, a city which... Odkryłem, że miasto bardzo się rozwija, a przy tym dba o rewitalizację oraz chce dać nowe życie swojemu dziedzictwu. Tutaj co oglądaliśmy, te realizacje rewitalizacji EC1, no to zrobiło tutaj na naszych gościach ogromne wrażenie, zresztą na mnie też. Wizyta powiązana była z procesem starań Łodzi o przyznanie praw do organizacji Expo w 2022 roku. Droga do tego wciąż jest jednak daleka. Musimy najpierw poznać innych kandydatów, a także ich projekty. Jesteśmy dopiero na początku drogi, do Expo pozostało jeszcze 8 lat. Ponadto Expo to też rywalizacja. Żeby ocenić szansę Łodzi, trzeba najpierw poznać, kto dokładnie będzie o nie rywalizował. Dokładną listę kandydatów, z którymi przyjdzie Łodzi konkurować o organizację Expo, poznamy dopiero za 2 lata.